Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Forest. Poza odcineczkiem troszeczkę tutaj. No, teraz z chaty nie mogę wyjść. O, hops. No, będzie problem. Tu? Nie. Dobra. To trzeba zrobić to o, w ten sposób. Dobra. Troszeczkę tutaj wykarczowałem. Tak jak widzicie, zrobiło się troszeczkę jaśniej. Mam tutaj trochę drewna, chociaż tak mi się wydaje, że spora część jakoś mi poznikała. Więc nie wiem, czy jest po prostu jakiś limit spawnu tutaj tych... No, tego drewna. Czy po prostu tak mało z tego wyszło? Bo chyba jak się przechowywuje w tych takich specjalnych tych... nazwijmy to pojemnikach, to stamtąd nie znikają i tam można mieć chyba ile się chce. Ale tak jak leżą luzem, to mi się wydaje, że po prostu one znikają, jeśli się tam pewna ilość ich zespawnuje. A dzisiaj chciałbym właśnie zrobić coś takiego, jak podniebna kładeczka, czyli jedną, powiedzmy, platformę daję w środku, tak żebym mógł sobie stamtąd swobodnie wychodzić, nawet jeśli przyjdą jakieś tutaj zbiry większe, czy większe ilości. Po prostu wyjdę sobie na górę i tam ich gdzieś tam z łuku powybijam. O. I generalnie tak. Jedną tam. Drugą bym gdzieś dał tutaj. Tak, żeby mieć rzut oka na plażę. Trzeci mógłbym gdzieś może i tam postawić. Ale generalnie chciałbym też zawinąć sobie tutaj w ten sposób, że doszedłbym tutaj do wody. Bo tu jak widać mam ich osadę. Tutaj mam też wodę, z której mogę pić, ale nie chcę. Mogę coś sobie zebrać. I ogólnie tam mogę mieć jakieś tam rzeczy. Tu widzę, że mam rybki, więc też jakieś tam pożywienie będę z tego miał. Tu będę musiał ten patyk sobie wytworzyć. I ogólnie zibek trujący. No oczywiście, homochomorek. Ale żreję wszystkie, bo tam jakieś osiągnięcie jest za to. Tu coś zażarłem. Nie wiem, co to było. Też pewnie jakiś grzyb. I generalnie gdzieś jakieś takie, powiedzmy, kółeczko. Póki co chciałbym tutaj zrobić. Pewnie mi nie starczy tych desek, które mam. Więc jeszcze trochę będę musiał pościnać. Chociaż niektóre drzewa by mi się tak w sumie, bym powiedział, że przydały. Bo troszeczkę materiału bym mógł sobie oszczędzić. Takie jakby platformy na drzewie mógłbym porobić. Czyli jedną mógłbym sobie nawet trzasnąć i tutaj. Przecież takie fajne, o, tak jak tamto, te gołe drzewa i tak jak tutaj, one się przydają, bo przynajmniej liście nie przeszkadzają. Tylko teraz będę musiał tak sobie troszeczkę tutaj pogrzebać w tym i odnaleźć to, co potrzebuję. O, to. Platforma na drzewie. To było to. To było to drzewko. I teraz tak, żeby wejście było z dobrej strony. No to może być nawet z tej. Najpierw bym w sumie ściął te drzewa, żeby mi później nie rozwaliły mojej kładeczki. Bo najpierw trzeba rozplanować, później trzeba jakoś to ładnie tutaj wykarczować, a na końcu zabiorę się za budowanie tego. Dlatego, żeby właśnie przypadkiem nie zniszczyć sobie mojej kładki. Tu widzę jakaś łódka stara nawet na brzegu. Szkoda, że nie można jakoś jej tutaj wykorzystać. Aczkolwiek ja bym sobie tutaj już mógł dorzucić te parę tutaj drzewek. Jeżeli tego muchomora. Parę drzewek tutaj mógłbym sobie dorzucić, tak żeby nie biegać za bardzo. I teraz tak. To w sumie mi się nie przyda, bo tu mam to jedno. No to jeszcze mogę tutaj ściąć. Tak, żeby mi tam poleciało właśnie w tamtą stronę. I trochę ciężko będzie tutaj składką przez wodę, jeśli będę chciał ją troszeczkę poszerzyć. Bo trochę materiału mi z tego zejdzie. Biedny ptaszek, ale w sumie... No, następny biedny ptaszek. Ale w sumie no sami tu... O, jeszcze jeden biedny ptaszek. Ale w sumie sami oni tutaj pod tą siekierkę podlatują. Okej. Okay. Takie w sumie suche drzewo.
Takie. O co, tylko dwa? Dwie kłody? Suchego drzewa? No dobra. Jak tylko dwie, to tylko dwie. No. Ej, tu są liny. Ej, fajnie, by te. Ej, to nie muszę na ten. Na statek specjalnie chodzić, tam na ten jacht. To mam liny, a liny mi się właśnie do tego przydadzą. Super pomysł. Dobra, i teraz tak, żeby było to ładnie jakoś zrobione. Bo tu chyba będę musiał platformę jednak trzasnąć. Bo tu będę miał troszeczkę za nisko, ale chociażbym podszedł sobie tutaj. I od tego miejsca, tak żeby mieć. O tak, to będzie jeden z lepszych pomysłów, na które żeś wpadł. Więc zawieś to tutaj. A nie zawiesisz. Nie zawiesisz. Tu też nie zawiesisz. Tu zawiesisz. Bo to jest troszeczkę za nisko. Ej, czekajcie, bo tutaj troszeczkę mi się plany pokrzyżowały. Siema. Tam jesteś? Stefan przyszedł. Stefan chyba tam, nie wiem, zmartwychwstał czy coś. W każdym razie kwarantanny nie ma, bo odbył. O, z Grażyną przyszedł. Patrzycie, co robię, tak? Chcesz pomóc? To wybierz mi drzewo. Agresywnie. Agresywnie. Dobra, ale chyba będę musiał tutaj sobie w tym miejscu to zrobić. Dobra, na początek dajmy tutaj. No siema, siema tam. Generalnie. O, jeszcze żeś z kuzynkiem przyszedł. Dobrze. Dobrze. Oni tam patrzą. O, jaka piękna. No nie budowla. Piękny zarys budowli. Ty co? Tylko jesteś? Generalnie nic do was nie mam. Tak więc nie wiem, idźcie sobie robić to, co żeście robili. Nie sraj tam pod piękiem. I generalnie. Ale spokojnie. Jeszcze się nie darli nawet, nie? Jeszcze tak jakoś na spokojnie tutaj podchodzą. Grażyna została. Tam ci poszli. Gdzieś idziesz? Zaraz mnie któryś okrąży i mi wyskoczy z zaplerów. Ło ty! Ty, to moje drewno. Znajdź swoje, jak chcesz na opał. A miało być tak pięknie. A miało być leżeć zęba. O, dobra. Czekaj, najpierw jeden, po kolei. Chodź. Będzie biegał tak w kółko mnie. Dobra, chodź. Zmęczyłem się. Teraz to poczekaj. Tak cię widzę. Tak, żeby mi tam Grażyna płotu nie niszczyła i drewna nie kradła. Dobra, drewno jest. Chyba, że tam jedno pod pachę wzięła i uciekła. Co ty chciałeś zrobić? Co ty chciałeś zrobić? A ty umarłeś? O, chodź, bo kości mi się z ciebie przydadzą. Nie ma tam. Stefan uciekł. Drzwi nie ma co zamykać, bo te kłody to i tak przeszkadzają. Dobra, poleż se tutaj chwileczkę. Bo ja tutaj muszę cię normalnie przerobić. Wy mi nigdy nie dacie. Co ty, na gimnastyce byłeś przed chwilą? No oni mi tutaj nigdy nie dadzą spokojnie pobudować. Jest tam który? O, przyszedł. Grażyną. Won od płota tam. Chodź, chodź. No idziesz czy nie? B. To nie. Kamienie se zbieraj. Ty ścieżkę zrobisz w domu. A tam będzie. Nie wali płotu. Co dzisiaj mordę? Jest, dupie z nimi. Uciekają. Nie wiem, bić się nie chcą w ogóle. Dobra, tam. Było tak miło i się skończyło. Ogólnie, o, płot mi się zniszczył. I cyk naprawiony. Tu też.
Ja, tu jest chyba spoko. To jest spoko. To jest spoko. O, kosteczki. Czaszeczka. Czaszeczka, kosteczki. Dobrze, dobrze. Przyda mi się to później na strzały. Te ulepszone. Przylas. Przylas już. Grażyna przyszła. Chodź tutaj do okienka. Dobra. Dzisiaj znowu cały dzień. Będę się z nimi tutaj turlał. No, ale to nie jest zabawa w ganianego. To jest zabawa na śmierć i życie. Dobra, nie mam czasu tam za nim biegać, bo to trzeba w końcu zrobić. Rasa porządnie. I teraz tak. Tam mam chyba jakieś drzewko jedno w środku, które mógłbym wykorzystać. O. Właśnie to. Chociaż nie wiem, czy nie będzie tutaj ten garnek przeszkadzał. Bo ten garnek właśnie może mi tutaj troszeczkę. A nie, garnaczek nie przeszkadza. Więc bardzo mnie to cieszy. Wejście z tej strony. Linka oczywiście tutaj. Wciąż tu jest za ciemno. Wciąż tutaj jest za ciemno. Trzeba będzie tutaj zrobić jakieś takie ładne oświetlenie. Ładne oświetlenie. Chyba będzie nawet pod tutaj dekoracjami. Tu ma być standardowe. Domek na drzewie. To bardzo ładnie. Ej, czekaj. To była platforma. To była platforma. Dobra, pomyślałem, że to jest jakoś po prostu wyżej zawieszone. A jednak nie. Składka z drzew. Właśnie to będzie mi to potrzebne. Alpejski domek też będzie można sobie tam kiedyś postawić. Bo nawet dźwig można. Fajnie. Gdzie to było? Gdzie to było? Wisząca lampa. Wisząca lampa. Czy wisząca lampa mi się gdzieś przydała? Ozdobna czaszka. Wisząca lampa. Pokaż mi to tutaj. Ja to mogę tutaj? Gdzieś na zewnątrz? A na zewnątrz też coś było. Nie, to mogę tylko sobie tutaj ładnie w środku. Ale no, no w środku też musi przecież... O! No. W środku też muszę mieć przecież jasno. Ale... Była też ozdobna czaszka, ale to ozdobna czaszka to chyba to nie to, żyrandol z kości, to też nie to. Nie, generalnie. Była chyba taka latarnia po prostu z tego, z czaszki. I można było ją chyba zawiesić przez, znaczy można ją było zawiesić kominek? Kominek można sobie zrobić nawet ładnie. Bo jest lampa z czaszki wisząca i ozdobna. Ale ozdobna chyba nie świeci. Nie. Ozdobna to jest tylko ozdobna. Mogę ją jakoś zniszczyć? Nie. Zniszczyć to z chałupę. No dobra, no jak już taka jest ozdobna, no to niech już tam zostanie. Taka ozdobna jaka jest. I ja sobie tutaj teraz... O, więcej nie mogę. O. Pozbieram. I tutaj sobie pierwszą tą taką kładeczkę tutaj zrobię. I te pięki mnie denerwują. I co jest? Tu się wiecznie blokuje, o nie? Nie, tu trzeba po prostu jakieś jeszcze światełko postawić. Jak już tutaj przy tym temacie jesteśmy. O. Jeszcze nawet czaszkę miałem. Dobra, tu mi jako tako to mi rozświetliło. Bardzo mnie to cieszy. Oni chyba tutaj nawet nie wejdą. Nawet jeśli wejdą, to się zaraz z nimi tutaj rozprawię. Dobra, bo muszę tutaj porobić, żeby mieć w ogóle jakieś takie rozeznanie, jakby to dalej tam pociągnąć. Żeby to, no wiecie, chodzi mi o to po prostu, żeby wiedzieć, jak dalej, do którego drzewa po prostu mam puścić następną tą kładkę taką. Te liście takie trochę creepy są w nocy. Żeby nie było, że jest po prostu za nisko i że oni mnie będą tam bili z ziemi. Albo mi będą na to wskakiwali, jeśli w ogóle mogą. W ogóle swoją drogą ciekawe, czy z drzewa mi mogą skoczyć na kładkę, ale wydaje mi się, że nie. Księżyc ładny, tak jak już mówiłem, ładną teksturę zrobili.
Tego drabinka troszeczkę. Dobra, tam ci obądź. Trochę tego drabinka tutaj za mało mam. Mam nadzieję, żeś mi tutaj do mojej chałupy nie wlazł. Chcę tam siedzieć gdzieś za płotem. Gdzie ty jesteś? Ten mendatem będzie tam sapać tylko, ale tutaj nie wejdzie, nie? Tu gdzieś jesteś? Przy drzwiach? Nie. Tam sobie biega z latarką na głowie. Debil. On w sumie światło skądś musi mieć, nie? O, elegancko. Pierwsza kładunia jest zrobiona. Tam jest debil z latarką. O, pióreczko. I pokaż się. Panienko z okienka, czekajcie. Jeszcze tutaj profilaktycznie zamknę te drzwi. Ty. Ty ze starym żeś przyszedł? Przestań bić tu. Ich jest więcej. Przestaniesz? O, ty strzeliłeś mnie. No masz. Zęba dawaj. Ty. Spokójcie się. O, ale się wystraszyłem, że on jakiś, nie wiem, wielki nade mną stoi tutaj. Hej. Wy sobie tu niszczycie. Ja sobie tak po prostu paroma kliknięciami. I co? Łyso ci? Cię zaraz szczepnę, to zobacz. Teraz drewa mi tutaj zabrał. Nie no, z wami to się nie da tak normalnie. Jesteście jacyś, nie wiem, z innej planety czy co. Zapiszę sobie najpierw. Najpierw sobie zapiszę, zanim zacznę z nimi w ogóle walczyć. Dobra, prześpijmy się. Pewnie obudzę się w nocy. O, jest ranek. Jest ranek. No i teraz macie już przewalone. Teraz macie już przewalone wszyscy. Gdzie wy jesteście? Najbardziej mnie interesuje ten z latareczką. Poszli sobie. Poszli sobie. Dnia się wystraszyli. No dobra. No dobra. To zaczynamy dalej. Kontynuujemy tą budowę. Najpierw tamtą. W sumie saneczkami mogłem sobie tutaj podjechać elegancko. Ale po co? Po co? Po co, po co? Po co? Jak to mam takie ładne drzewko, to to sobie mogę ściąć. Nie, weź tu, weź coś. Czekąś tutaj, to jest jeszcze świeże. Surowe, ale jadalne, dobra. Dobra, też żebyś się czegoś tutaj napił, kolego. Widzę, że napoi mam bardzo mało, więc będę musiał iść na jakieś poszukiwania. 20 kłód, tylko na te platformy pierwsze. W sumie nie tak dużo, ale pewnie ze 100 albo ze 200 mi wyjdzie na te wszystkie kładki, które chcę porobić. No. Ops. I już budujemy następną. Już prawie skończono. Jeszcze chyba dwie. Jeszcze chyba dwie, ale to te dwie to sobie już wezmę z tego. Ode mnie. I przy okazji to mięso sobie wstawię do ogniska, żeby mi się tam ładnie zrobiło, żebym mógł się najeść, bo chyba jego nie mogę tam podwiesić. Ze wszystkie te giry, które są. Nie. Czyli muszę po prostu rozpalić ognisko, zrobić sobie to mięsko i sobie to zjeść. Najlepiej wszystko. Po co ja tak robię? Skoro mogę to trzy mięska sobie tutaj wrzucić w ten sposób. O, nie mogę. A teraz też nie mogę. Tego to aloesu więcej nie mogę sobie tutaj unieść. To troszeczkę kiepsko. Troszeczkę kiepsko. A, mięsko. Dobra, o mięsku zapomnę. Mięsko się robi. Przydaliby mi się ci... O, jest. W sumie jestem pełny. Ale szkoda, że nie mogę po prostu tego mięsa zabrać i przykładowo chować tego w ekwipunku. Wtedy nie musiałbym tak na bieżąco tego wszystkiego żryć. Chyba nic się nie stanie, jak on się przeje, nie? No oczywiście, że nie. Co by się miało stać? Saneczki. Saneczki. Trzeba pamiętać o saneczkach. Ja w ogóle wyjadę tutaj przez te drzwi teraz.
No, że tak powiem, malutki problem napotkałem. Gdzie są te drzwi? Tutaj. Patrz, no. No prawie, żeś się tutaj. No nie zmieścisz się. No i co, i te sanki mi teraz zostaną tutaj, tak? Okej. Dobra. Czyli jednak znalazłem sposób, żeby po prostu zmieścić się w takich wąskich drzwiach. Ale generalnie sposób jak działa, to czemu by go nie wykorzystywać? To chyba takie pełne mi wystarczą. Ale już widzę, że mam za mało tego drewna. Będzie trzeba jeszcze rąbać. Oczywiście patyczki. Patyczki. Patyczki, kamyczki. Dobra, wszystko. I jedziemy. Jedziemy do pierwszej. Później sobie pojadę do drugiej. Albo pojadę sobie do tej drugiej. Będę miał bliżej, bo i tak chyba drugi raz będę musiał tutaj jechać. No, cykniemy sobie tutaj. Czyli tak, tu jeszcze dwa i tam jeszcze dwa. To elegancko robota mi poszła. W sumie część roboty bym praktycznie miał wykonane. Mordedar? Siema. Ty co, w maratonie startujesz? Ty, a co ty taki jakiś kamienny jesteś? No dobra, ale tak byś odpowiedział chociaż normalnie, nie? Co się z łapami rzucę zaraz? Dać ci jak z kamien... Najpierw drzesz mordę, a później piszesz jak baba. O, koledzy idą. Czekaj, nie od tyłu. No chodź. Dobrze. Zęba dziś zgubiłeś, ale już go niestety nie mogę podnieść. On jakiś duży. Jakiś duży jesteś, gościu. Ale mam nadzieję, że z ciebie będzie więcej kości. No w sumie wy jesteście tutaj jednak potrzebni. Poczekaj, bo to drzewko tutaj się zbugowało. O. Rozpalamy ogień. Poczekaj. Żebym ci tam nic nie przypalił. Polisz się? No i dobrze. Koledzy byli? Koledzy byli chyba, ale się zmyli. Ale skurczybyki już coraz większe tutaj przychodzą. To już się nieciekawe zaczyna robić. Ale dopóki te potwory nie wychodzą tam z tych jaskiń, to można to wszystko przeżyć na spokojnie. Dobra, wszystko załadowane. No ale ci wykończyć to, co się zaczyna. No, co żeś się zablokował znowu. Jezu, te pięki tutaj. Pięknie jakoś trzeba stąd wyciąć. Jeszcze nie wiem jak, ale muszę sobie na ten temat troszeczkę tutaj poczytać. O. Tutaj bardzo ładnie skończone. Dobra, czyli teraz troszeczkę inna robótka, bo trzeba kładkę z drzew tutaj zrobić. No, znowu zrobiłem ten sam błąd. To zawsze. Chili. Jest po prostu źle zrobione. Ej, w sumie nie tak źle. Nie wyszło tak nisko. Tak więc 26 kłód też jakoś tam nie wygląda tragicznie. Miałem iść do tamtego drzewa, ale w sumie widzę, że już nie pójdę. Będę musiał jakąś platformę chyba po drodze jeszcze zbudować. Nie to, żeś wybrał, co trzeba. Nie to, żeś wybrał, co trzeba. O, i muszę znowu stąd. Nie, bo już widzę, że będzie za nisko. Już widzę, że będzie za nisko, więc będę musiał zrobić platformę. Żeby zrobić platformę, to jest tu. To nie jest to. Platforma, to jest to. Tu jest to drzewko. Powiedzmy, na tą.
Na tą wysokość. To cię kolego troszeczkę tutaj wyniesie tych kłód. Dobra, zniosę sobie to wszystko, co mam. Na tamtą platformę to już powinno być spoko. Aczkolwiek nie wiadomo. Tam moje saneczki są, tam jeszcze troszeczkę drewienka będzie, więc najpierw muszę skończyć platformę, żeby móc tutaj rozplanować pewne inne rzeczy. Słuchajcie, bo czemu ja tak wolno i czemu ja w ogóle tyłem? Jak mogę sobie przodem tutaj przecież prowadzić to. Dobra. Bardzo ładnie się buduje. Bardzo ładnie się zaczyna. Aczkolwiek. Troszeczkę mnie to martwi, że mi to zabierze bardzo dużo czasu. Bardzo dużo czasu to jednak mi tutaj pochłania. Widzę, że już mi się kłody kończą. Niedobrze. Niedobrze. No i co by tu teraz zrobić? Kłody się kończą. Trzeba będzie to. Ła, cała rodzinka przyszła. Ale ja was lubię. Który pierwszy? Tam do płota nie podchodzi. Dobra. Skoro tak chcecie, to się troszeczkę inaczej pobawimy. No co? No chodźcie. No ty kurde. Zniknąłeś. Mam nadzieję, że mi się to nie spali tutaj. W ogóle jakiś jest? A jest celownik taki. Nie rób uniku. No nie. Tylko tracę przy ciebie. Mołotowy. Dobra. A rzucasz się. To następny. Ty. Kolego. Kolego, chodź, coś ci powiem. Płotów się nie niszczy. Dobra, na razie. Poczekaj chwilę. I dziadek. Płot ten zostaw. Nie no, jak muszę tutaj dojechać, bo to... Czekaj, bo się troszeczkę zmęczyłem. Ej, nie uciekaj. Ej, żartowałem. No chodź. No ale jesteście. Nie umiecie się bawić. Zapamiętam to sobie. Dobra, jak poszli. To troszeczkę spokoju tutaj mam. 18. Troszkę mało. Dobra, standardowo oczywiście ciało na kości. To przecież te kości mi zniknęły stąd. Kości mi zniknęły. Nie no, tak. Dobra, czyli muszę to pilnować. Napij się. W ogóle muszę iść się opłukać. Przez tych debili mam krew. I może mi się wdać zakażenie. Tutaj się opukam, bo to przecież ja mam wszystko blisko. Opukany. Elegancko. Oni pewnie z tej wiochy tam przychodzą, dlatego tak często tutaj są. No. Pewnie tak. Pewnie tak. Dobra, to mi jest niepotrzebne to drzewo, więc mogę spokojnie sobie tutaj cinać. Dobra. Zmęczony. Nie mam nic takiego, żeby się napić. Gdzieś biega po drzewach? Nie. Dobra. Odpocząłeś chwileczkę. Można tłuc. Chyba nie stukasz tyle w tym odcinku. Żeby mieć na całą tą platformę. Ale chociaż trochę może się tutaj wybuduje. O, ile jeszcze? 22. 5.
5 mi potrzebnych. Czyli z tych dwóch będę miał piąteczkę na pewno. No, tak więc tą platformę się dokończy. I w sumie na ten odcineczek to będzie tyle. W sumie ponad 20 minut. Już chyba 30 jest. 30 jest, no. Tak, 30. No, źle widzę. 30, no. Dobra, tak jest 30, to już w sumie jest przesadzone troszeczkę. 30 minut odcinka to. To jeszcze jedno. To jeszcze jedno. To jeszcze jedno sobie tutaj dorzucę. Dobra, nie ma ich, więc zakończę to w 2 minuty. Dobra, zmęczyłeś. Szybko się męcz. Okay. Walizki pootwierane wciąż, więc nie wiem skąd ja wezmę wodę. Chyba, że w ich osadzie tam coś będzie. Dobra, tam jedno potrzebuję, to tutaj te dwa, te trzy w zasadzie użyję do tego. A to jedno użyję do platformy. I z tej platformy już będę mógł sobie spokojnie przeciągnąć tę kładkę jedną. Tylko teraz tak. O. Okej. Okay. Lecimy tutaj. Trochę tutaj idzie pod złym kątem. Ej, jest elegancko. Jest elegancko. Wyszło lepiej niż się spodziewałem nawet. To jeszcze by się lina przydała do tego. Żeby tutaj też sobie móc wejść w razie co. To było gdzieś troszeczkę dalej. Dobra, lina do wspinaczki. Ej, ale ta lina troszeczkę będzie chyba za krótka. Aha, dobra, czyli w ten sposób będzie trzeba tutaj wchodzić. I to w sumie nie wchodź tam, bo po co? Dobra, czyli takie troszeczkę bym powiedział takie no. Nawet byś tam nie doskoczył przed. To nie wiem, jakim sposobem tutaj łapiesz tą linę. Ale dobra. Nie wnikajmy w szczegóły. Do ziemi mogę, nie mogę. I tutaj jakbym sobie połączył. O. Dobra, nie będzie za nisko. 105 kłód. Tylko jedyna. To kolejna połowa lasu tutaj stąd trzeba będzie wyciąć. No chyba nie będę nawet wycinał. Trochę się boję, w sumie, tak szczerze mówiąc. Więc, dobra. Projekt mam skończony. Projekt podniebny, jak to się nazywa tutaj u mnie fachowo. I w sumie co? Budowaliśmy troszeczkę ze Stefanem. Stefan nam tutaj troszeczkę pomógł. Później zwariował oczywiście i zaczął nas tutaj atakować. Ale nie przejmujmy się tym. Stefan pewnie się poprawi w następnym odcinku i może będzie taki troszeczkę spokojniejszy, bo tutaj Grażyna na niego wpływ wywierała, więc on, żeby nie być jakimś tam słabszym ogniwem, to po prostu musiał w ten sposób reagować. Okej, okay, no i stąd mamy taki bardzo piękny widok, jak już mówiłem. To chyba będzie trzeba troszeczkę te platformy rozbudowywać i może jakąś tutaj bazę taką sobie zrobimy. Baza w koronach drzew. O, nie? Nawet dobry pomysł wychodzi na odcinek. I dobra, w następnym odcinku to trzeba będzie dokończyć, trzeba będzie sobie zrobić łuk. Bardzo dobrze, że pada, bo mi się tam woda już kończy. I miałem taki pomysł, żeby po prostu zrobić jakieś parę bomb. To na bomby, co ja potrzebuję, bo mam płytki, mam pieniądz. Aha, nie miałem zegarka. Nie miałem zegarka, a zegarek był potrzebny do tego, żeby zrobić bombę. I to by było w zasadzie na. Tak, mam łuk. Mam łuk, więc teraz muszę zrobić tylko strzały. Ej, tak, mam łuk. Czemu ja tego tutaj teraz nie kraftuję? I na przykład pod trójeczkę sobie nie rzucę łuku, którego mogę przecież tutaj strzelać. Tylko jeszcze nad celnością będę musiał pewnie popracować. Nie wiem, czy to w ogóle jakiś celownik jest, ale to się tam zobaczy. Później. Dobra.
Wchodzimy, zapisujemy i kończymy. Tak więc dzięki bardzo za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Ci się spodobało, zostaw oczywiście łapkę w górę, zasubskrybuj moje dwa kanały i zaobserwuj mnie na Instagramie. Linki wszystkie macie w opisie, więc możecie z nich sobie skorzystać. A ja Wam bardzo dziękuję za dzisiaj i mam nadzieję, że do usłyszenia w następnym odcinku. Na razie.